Rafał. No to wieczór Państwu, rozpoczynamy 11 dzień festiwalu Miesiąc Kultury Autorskich. Część z Państwa być może jest tu po raz pierwszy. To krótko powiem, że jest to festiwal, który rozpoczął się u nas 3 lipca, będzie trwał do 2 sierpnia. Spotykamy się codziennie tutaj w naszej pięknej, klimatyzowanej piwnicy mediatecznej, z wyjątkiem czwartków, kiedy to w czwartki spotykamy się na wysokościach w klubie Proza w Przejściu Garcarskim. Festiwal ma 2 linie. O 19:00 spotykamy się z autorami z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy, a o 20:30 z gośćmi z Rumunii. Rumunia jest w tym roku honorowym gościem naszego festiwalu. Mamy taką sympatyczną gazetkę, dodatek do wrocławskiego niezbędnika kulturalnego, gdyby Państwo chcieli się zapoznać z programem naszego festiwalu. A dzisiaj mam niezmierną przyjemność powitać wśród nas Bolesława Pomrego. Spotkanie z nim poprowadzi po raz pierwszy w tej roli Bartosz Sadowski. Zapraszam. Dziękuję Tomku za to bardzo miłe przedstawienie. Mam słyszny pogłos. Bolesław Pomrę, rocznik 87. Ja mam w ogóle taki inicjacyjny problem z tym, żeby Cię jakoś tak skrótowo zaprezentować, dlatego że Ty sam siebie w różnych biogramach nazywasz w bardzo różny sposób. Od artysta, malarz, grafik, ilustrator, tam się nawet poeta pojawia. Więc trudno jest jakby ująć tak naprawdę Twoją działalność jednym słowem. Ale gdybyś miał to zrobić i gdybym Cię poprosił, żebyś wybrał jedno słowo na określenie swojej działalności, to co byś wybrał? Grafik? Ilustrator? Cwany. Cwany. Przedsiębiorca napisał. Po początku kapitalizmu w Polsce. Każdy orzeń może. Kiedyś tak to się nazywało, to nazywa się chłopaniem streszczym, prawda? Mamy wszyscy wiele faktów. Ja lubię już dużo rzeczy. Czyli taki klasyczny człowiek, cwany człowiek renesansu. Ale skąd jest sobie w ogóle ta potrzeba, żeby te notki, biogramy za każdym razem lekko... Nie mam już tej potrzeby, bo już to zaszło za daleko i od jakiegoś czasu mnie to się do mnie jest, bo oglądam, to proszę, żeby sobie napisał. Głośniej. Jasniej. Tak. To co ma swoje wymagania, to wiesz, to nie będzie takie proste. Wiem. To nie będzie jak z Hubertem Urbańskim. Wiesz co, najciekawszą rzeczą, którą ja wygrzebałem z tych twoich notek... Było spotkanie z Urbanem. Nie, było to, że ty się urodziłeś w Nowej Hucie, bo bardzo mało o tym mówisz. Ja bym chciał od tego zacząć, bo ja pokochałem bardzo Nową Hutę i się przeprowadziłem do niej 2 miesiące temu. I uważam, że to jest jedno z najlepszych, najpiękniejszych miejsc w Polsce. Na ośrodku szkolnym. Ludzie. Pomiędzy starą a nową. Tak, wiesz, to tak w zakątku między Łaźnią Nową a między Zalewem. To jest w ogóle cudowne miejsce. Ja bym chciał zacząć troszkę od tej Nowej Huty, dlatego że po pierwsze ty o tym mówiłeś bardzo niewiele w wywiadach, poza tym, że Nową Hutę uznajesz za takie jedno z bardziej atrakcyjnych, czy też może znośnych miejsc w ogóle w Krakowie, z czym się absolutnie zgadzam. A po drugie zauważyłem, jakby zmuszając różnych ludzi do tego, żeby do mnie przyjeżdżali i zobaczyli, jakie to jest wspaniałe miejsce, żeby im pokazać, że to nie jest ta Nowa Huta, która ciągle pokutuje trochę masowej wyobraźni. Więc ja jestem w ogóle ciekawy, jak wyglądało twoje dzieciństwo w Nowej Hucie, bo ty dużo mówisz o dorastaniu w latach 90. i wiem, że już trochę żywiasz tym tematem, ale gdyby spróbować to ująć inaczej, czyli na przykład czy dorastanie w Nowej Hucie było inne niż dorastanie w Krakowie, bo podejrzewam, że być może miałeś jakiś kolegów w Krakowie i wiesz, jak żeby wyglądało życie w Krakowie. Ja nigdy nie byłem w Krakowie. Ja się rozbiorę z tym pytaniem, się jeszcze skąd. Proszę. Pomóc ci? No więc jak wspomniałem ścisko w Nowej Hucie, czy było lepsze albo gorsze? Czy ja sobie po prostu zdanie? Znaczy nawet ja może opowiem, dlaczego tak mało mówię o moich korzeniach, bo jestem, czy byłem, bo tak trochę znaczy na ten temat, bo jakby liceum plastycznym, to jakoś bardzo zaangażowałem się w działalność kulturalną tej dzielnicy. Właśnie tam w twoim sąsiedztwie Łaźnia Nowa wydawała, albo nie wiem, już pani wydaje, taki magazyn Wodołamacz. Czyli naczelnym był właśnie ten Bartek Szybowski. Szybowski.
Ja zgłosiłem się na staż, bo mój wygląd był całą plastyczną i strasznie się wkręciłem i identyfikowałem się jako artystę nowogórskiego. I robiłem tam jakieś wystawy, no, ale później wciągnąłem mi zgadło, bo ja no, nie oszukujmy się, w Nowej Hucie Nowa Huta zawsze była traktowana po macoszemu i w Nowej Hucie nie ma żadnych mocnych instytucji kulturalnych. Że było to jest dzielnica wiecznie, że nie dofinansowana przez Urząd Miasta. Mimo jakichś tam takich obietnic planów no, ta przyszłość na lata 2020, no to stoi chyba wszystko w miejscu. No w tym roku obchodzimy 70-lecie Nowej Huty, był nawet taki plan miejski 70 ulic na 70-lecie Huty, że mieli remontować 70 ulic. Póki co wyremontowali 70 metrów, więc to też jest jakiś sukces. Ale ty masz w ogóle taki naprawdę żywy sentyment do tej dzielnicy. Tam też tam na przykład, jak nie daj Boże, przyjeżdżasz do Krakowa? Wracam, bo jestem mieszkał. To wracam. No i te powroty są strasznie mocne. Jakby tam stopią całego siebie. Kim byłem kiedyś, tam Nowa Huta i dużo daje, dużo zabiera. No bo te stereotypy nie były się zmieniały. I te ci chłopcy z maczetami faktycznie zdarza się, że biegają po Nowej Hucie, ale częściej biegają z maczetami po Bieżanowie i takich odległych dzielnicach, gdzie faktycznie jest mafia kibicowska. No bo Nowej Hucie to już są takie. W Nowej Hucie przede wszystkim teraz są przede wszystkim. Starsze osoby, dzieci, młodzi albo wspierający małżeństwa, nie wiem czy małżeństwo, czy masz dziecko, ale to nie jest wspierający. Ale mi się w ogóle wydaje, że w tobie jest taki bardzo silnie zakorzeniony, jakiś taki w ogóle architektoniczno-życiowy etos Nowej Huty, bo kiedy w jednym z wywiadów opowiadałeś o miejscu, w którym mieszkasz, na północnej Pradze, no to miałem... Ale ta Prada jest nową w domu w Warszawie. No właśnie, i tak naprawdę... Bardzo mocno podkreślałeś po pierwsze to, że nie byłbyś w stanie mieszkać na nowym osiedlu strzeżonym. Nie byłbyś w stanie mieszkać w zrewitalizowanej kamienicy, głównie dlatego, że taka kamienica w każdej chwili wiadomo, co się z taką kamienicą w Warszawie może stać. Więc wybrałeś miejsce, które mi z tego co mówiłeś w tym wywiadzie bardzo mocno kojarzyło się z Hutą. Ludzie wrzucają jedzenie przez okno, jak w Nowej Hucie. Państwo sobie tego nie wyobrażają, ale ludzie naprawdę wynoszą jedzenie i zostawiają po prostu koło śmietnika, czyli że przyjmą świnie na przykład. Każdy pies poluje na takie smakosy. A często to są, jest to po prostu zepsuta żywność, albo no, czasami też się zdarza, że są parzyty ze śrubkami gwoździami, zabijają te psy. Ale ty w ogóle dzieciakiem będąc, albo już takim bardziej dorastającym dzieciakiem, który miał jakąś taką świadomość... Też takie reszty wiadomo. Nie, wiem, żebyś tego nie zrobił. Jesteś wrażliwym młodym człowiekiem. Ale czy będąc dzieciakiem, który miał już jakąś taką świadomość plastyczną, no bo też bardzo szybko wiedziałeś, że też się do liceum plastycznego, na przykład doceniałeś tą architekturę i przestrzeń, która tam była, czy zacząłeś się odmieniać z czasem? Nie. Tak naprawdę dopiero jak zacząłem się edukować architektonicznie przez naukę historii sztuki w liceum, tak naprawdę zrozumiałem, czym był socjalizm. Tak naprawdę proces akceptacji tego, jak Nowa Huta wygląda, zaczął się w momencie, kiedy się tak naprawdę wyprowadzałem powoli, mentalnie przede wszystkim. Ale czy to było tak, że wyprowadziłeś się najpierw z Nowej Huty do Krakowa, później z Krakowa do Warszawy? Ja długo mieszkałem z rodzicami, ja tego nie ukrywam. Widać. Tak. Pączek właśnie. Czyli może kiedyś jeszcze wrócisz? Właśnie czoło. Może jeszcze kiedyś wrócisz do Nowej Huty? Nie chciałbyś wrócić tak na starość do Nowej Huty i być właśnie tym, co tam kiełbasa pod stronie? Nie, mam inny plan na starość. Ciebie kraje pewnie. No, ja też mam taki plan. To by się może szybciej. Będzie, we Włoszech jest więcej wody, mają większe złoża wody, ale też częściej ten odwyk pęka. No. Ja jeszcze wczoraj rano jeszcze byłem we Włoszech, także cieszę się, że wróciłem. Ale słuchaj, w takim razie powiedz mi, dlaczego tak naprawdę skoro mówisz, że zacząłeś się interesować architekturą też przez swoje studia, tak naprawdę ta architektura, przestrzeń miejska jest jakoś tak bardzo nieobecna tak naprawdę w twoich rysunkach. To było tak, że kiedyś, kiedy zaczynałeś rysować, było tego więcej, że jakby przestrzeń miasta interesowała się bardziej? Tą przestrzenią miasta zajmowałem się bardziej przez medium fotografii. Mhm. Wtedy była modna łomografia, cała fascynacja aparatami kompaktowymi, takimi głupawkami. Wtedy ten
moje te kuda plaza centralne, no i ale już jak eksploatowałem i wyeksplorowałem. A później w Krakowie zacząłem imprezować z licznymi znajomymi i przestałem się imprezować. No i dobrze. Dobra, to jest ten moment, kiedy ja puszczę twoje ilustracje, więc na chwilę się przeproszę i przejdę tutaj, ponieważ przygotowałem taki niewielki wybór. Mam nadzieję, że uda mi się o tym puścić. Wszystkie ilustracje, które to nie przygotowałem. Nie liczna, bo nie robiliśmy tego jeszcze wcześniej. No dobra. I tu jest taka ilustracja, od której zresztą ja bym chciał zacząć. To jest czwarta od lewej. To jest taki znany twój wykres, o którym też wspominałeś w jednym z wywiadów. Rzeczy, które powodują stres, czy też przyczyny stresu. Pamiętasz taką ilustrację swoją? Taki rysunek? Pamiętasz w ogóle? Być może. To nie jest to, co się nam zaraz zapewne wyświetli, bo w jednym z wywiadów wspomniałeś, że to jest taka jedna z twoich pierwszych prac, która spotkała się z bardzo dużym hype'em. To jest to. Przyczyny, możemy wrócić? Tak, ja będę... Przyczyny stresu. Ja nie wiem, czy to jest widoczne na wszystkich. To jest rzecz, o której ty wspomniałeś, że była pierwszą twoją grafiką, która miała taki bardzo duży odzew. Ale jak ty w ogóle to mierzysz? W sensie, co w tamtym momencie było dla ciebie dużym odzewem? A co tak naprawdę jest w tym momencie? Czy to sobie w ogóle jakkolwiek mierzysz, przekładasz te liczby? Pierwszych książek, to tak naprawdę jesteś też autorem rzeczy, które podobnie jak ciebie trudno zakwalifikować i jakoś jednym słowem nazwać. Ty używasz słowa, które bardzo lubię, które w zasadzie nie ma polskiego odpowiednika, czyli picture book. To jest też takie sformułowanie, które wydaje mi się bardzo mocno zaistniało w Polsce, głównie dzięki Iwonie Chmielewskiej. Jak słyszymy hasło picture book, to kojarzymy te piękne ilustracje z Torunia. Nie kojarzysz, tak? A co, z czym dzisiaj poza tobą kojarzysz słowo hasło? Z czym też byś nie? Nie, tylko z takimi bardziej brytyjskimi wydawnictwami. Okej. Czyli, ale co na przykład... David Sidney na przykład. Okej, ale na przykład słyszysz hasło picture book i myślisz sobie, kto w Polsce robi picture booki? Na profesorze książki robią picture booki, bo się uczą robić książki. Mi się kojarzy z Chmielewską, która to zaczęła ładnie parę lat temu i podobno przyglądam to wszystko z Korei. Oburzasz się trochę na hasło komiks, czy nie? Bo ja bym tak mówił, obojętny czy to jest? Na początku byłem przez taki nabuzowany tym razem z tym, ale to kwestia jest ta. Na przykład byłem pracowniku był wojny rosyjskiego, a on wyznaczony był ulubieniem właśnie ludności takich komiksów. Komiksu artystycznego, nie nawet nie artystycznego, nazywa to komiksem alternatywnym. No i ja tak byłem nakręcony, że komiks nie, no to spoko, może być nawet pasek komiksowy. Ale czytałeś w ogóle jako dzieciak dużo komiksów? Bo to też jest naturalne, nauczyłem się czytać na Kaczorze Żonardzie. To tak jak był ulubiony magazyn. Chwilę Sillarza, Grotyka, Stoci Pami. Gdy Donald Gigant był też taki, nie wiem, Nie, ja bym denerwował, bo tam było za dużo tych komiksów, a ja nie lubię
Taka rzecz, która mnie bardzo też wzruszyła, to jest to, jak opowiadałeś w innej rozmowie, że uczyłeś się rysować razem z tatą, który miał jakiś taki bardzo naturalny talent do rysowania, ale nigdy go nie rozwijał. Co twój tata rysował? Różne rzeczy. Na przykład taką piosenkarkę, ponieważ Sabrina, była Sabrina i były dwie w tym czasie. Sabrina. Była jedna też chciała Boys, Boys, Boys i pokazywała wszędzie piłusty. To była Sabrina? Nie. Sabrina. Była Sabrina. To tata chciała Sandę, tą od zespołu Era. A czy one też tak rywalizowały ze sobą? Nie, to w ogóle były dwie różne estetyki. Okej. Okay. Jedna była delikatna, a druga była wielka. I komu tam rysował taką? Delikatną, oczywiście, taka spontanna. Też byś tak wybrał, nie? Oczywiście. Ale na czym polegała ta wspólna, to wspólne rysowanie? To było jakieś takie rytualne? No, siedzieliśmy przy stoliku i ojciec po jedną kreskę, ja robiłem samą, co on na swojej kartce i takim sposobem powstawał rysunek, którego ja bym rysował sam. I to mi tak pozwalało zrozumieć tą funkcję. Że kreskami można robić rysunek, bo małe dziecko raczej jak widzi lepiej narysowany rysunek, to od razu się zamyka i mówi, że on już by tego narysował. To jest, powtarza się przy każdym dziecku, bo mamy krzyżnice, które są przez taki pierwszy motyw w głowie dziecka. Tak rozwijające zajęcia. No i też z tego, co pamiętam, dosyć szybko w ogóle rysunek stał się dla ciebie jakąś taką szansą na normalne funkcjonowanie w grupie, w szkole, bo byłeś w liceum, gdzie 80% to byli tak zwani dresiarze. To był liceum, czy to gimnazjum, nie? Gimnazjum było Harkowe, gdzie byli właśnie dresiarze. To było Nowochódzkie gimnazjum. Tak, rejonowe, osiedlowe gimnazjum, a liceum już było plastyczne, czyli już byliśmy w reklamie. Wcześniej było spotkanie z społeczeństwem, nie było. No to tak, no to tam, bo ja zawsze najbardziej interesowali mnie najbardziej fizyczni ludzie. I pamiętam, że w trzeciej klasie gimnazjum, 1 września, nasza wychowawczyni oznajmiła nam, że będziemy mieć nowych kolegów i to były osoby, które nie znały po prostu z wyższego roku. No i to pikac gminy też się robił. I interesowała im różne rzeczy, a oni się bardzo cieszyli. Później miałem przedstawiał się, bo mówiłem, że znam, nie pamiętam ich pseudonimów. No ale tak. No to możemy powiedzieć, jakie to były rzeczy, które rysowałeś? No gorąco były, ale też byli faceci. Bardzo interesowało mnie pewnie, co to wodzie. Ale czy oni byli zainteresowani generalnie jakby anatomią? No, tak jak widziałem, tak jak wczoraj, wszystko co wulgarne. No. Tak jak mężczyzna, uczyciarce coś wulgarnego obrazie mogą czymś założyć jej kożu na głowę, a on spać jak syganu, bo kawę co zdarzyło się w mojej szkole. Wyglądała już tutaj, że mnie z kwiatami przyszli. No to jest tak samo jak rysowanie czegoś wulgarnego. Tak samo jak rysowanie tak zwane rysunki konferencyjne, czy tam rysunki robione przez ludzi, którzy nudzą się na spotkaniach biznesowych. To zazwyczaj są to putasy. No bo to jest jakby taka forma wykrzyczenia tego, nie możesz krzyknąć, że chcesz wyjść, że dobrze, że to spotkanie jest beznadziejne, albo że chcesz natychmiast umrzeć, to przynajmniej sobie wykrzyczysz się na kartce papieru w drugarki. Czyli co, rysunki uratowały ci tak naprawdę trochę szkołę? Byłbyś, nie, no nie. Jakbyś byli bycie, gdybyś nie rysował, nie byli bycie? Nie pocięli bycie na czynach? Nie, ja nie byłbym naprawdę nigdy w życiu. Teraz dwa razy miałem kartę z telefonu, ale to... Nie może tak nazwać pobicie. No bo generalnie też bardzo w tym, co mówisz w wywiadach wzrusza mnie jakaś taka twoja, nie chcę mówić lewicowość, bo to jest takie zawsze bardzo, bardzo mocne hasło, ale jakaś taki społecznikowski masz bardzo, bardzo sznyt. Na przykład mówisz pięknie o bezrobocie, że bezrobocie nie jest czymś, czego należy się wstydzić. Bardzo często w tych wywiadach, w rysunkach zresztą też stajesz po stronie słabszych, którzy nie są jakoś szczególnie reprezentowani przez, zwłaszcza powiedzmy, rysowników, satyryków, o satyryk to też jest piękne słowo, może jesteś
Cedrykiem. Jak to jest jeszcze stosunkowo to Tadeuszem Brozdą. Miałem go poznać za dwa dni. Ale nie poznasz? Nie. Ale żyje. Żyje. To czemu nie poznasz? Ale Tadeusz Brozda podobno ma taki problem, że przed tym myślałem, że on nie żyje. Naprawdę. Ale czemu nie poznasz Tadeusza Brozdy? Nie wiem, bo poznam Krzysztofa Maternę. A, wolałbym Brozdę. Ja też. W sumie dla naszego pokolenia Śmiechu Warte było ważniejsze niż Mando Maternę, prawda? Tak. Dla ciebie też. No biegłem. No może zamieszczam. Do nas tak naprawdę Mando Maternę dotarli przez YouTube'a chyba bardziej, a Brozdę się oglądało. Ale chciałbym jeszcze wrócić do rysowania, to znaczy jaka była twoja pozycja, myślisz, w szkole, gdybyś nie rysował? Ja na przykład, to też się podzielam, chociaż to może nie jest ciekawe. Starsi koledzy, kiedy mnie gnębili, zaczynali wygadać kurczaka. I potrafiłem świetnie naśladować kurczaka i oni wtedy mnie przestawali gnębić. Więc przecież to jest podobny mechanizm. Wydaje mi się, że gnębili wygadanie kurczaka. No. No kto gnębił kurczaka? Nie lubiłbyś kurczaka? A nie, mówię, że widzieliśmy film Biegun? Nie. No jest najgorszy, najsłynniejszy film świata, najgorszy. No. Nie wiedziałeś. No to nie będziemy o tym gadać. A jak było, no bo tak sobie idziemy troszkę chronologicznie, widzisz, ja cię tak naprawdę prowadzę przez te lata 90, chociaż ty tego w ogóle nie chcesz, a cały czas jesteśmy w latach 90. Kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba i na którą też mam wrażenie mało osób zwraca uwagę, to, że my, nasze pokolenie dzieli nas tak naprawdę tylko rok, jesteś 8-7, jestem 8-6, ale jest grudnia, więc to jest nawet mniej. Powiedziałeś, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które przeżywa depresję po komunie. Ja się z tym totalnie zgadzam i to jest częściowo mam wrażenie depresja dziedziczona po ojcach, którzy z kolei dziedziczyli depresję po swoich ojcach. Ale to jest coś, z tym ty się spotykasz na co dzień, nie wiem, począwszy na studiach ASP, aż po pracę w dużych agencjach w Warszawie, gdzie pracujesz trochę starszymi w sumie wyszłeś, bo też o tym wspominałeś. Z młodszymi. Młodszymi teraz już. O, to jest tym bardziej ciekawe, czyli oni już nie mają tej depresji po komunistycznej, mają jakąś inną, tak? Kapitalistyczną mają depresję. I czym się ona objawia? Tym, że ma chcieli więcej urlopów. Mhm. Celekomania ogólnie przyjęta? Bo... Nie, właśnie nie. Wydaje mi się, że lekomania to jest kwestia naszego pokolenia. My sobie radzimy lekami, a nie jesteśmy tym pokoleniem? Ja już nie radzimy. A nie myślę, jesteśmy... że ci młodsi lekarstwa znają bardziej jako formę zabawy. A my bardziej jako formę terapii. To jest ta różnica. Ale nie jesteśmy tym pokoleniem, które się jeszcze ciągle wstydzi pójść do lekarza z najmniejszą sprawą, zwłaszcza do lekarza od tak zwanej głowy? Że my się wstydzimy? No, my się wstydzimy. Roczniki 80. Nie wiem, bo ja chyba nie znam żadnych normalnych ludzi. Nie znasz normalnych ludzi? No, nie mogę się nie powiedzieć. Nie mam badań na ten temat. To ty biedny jesteś. Bo to też jest taka, że ty tak jesteś, stoisz... To, nie wiem, kto to kiedyś powiedział, być może marszałek Zyk, że tak stoisz w jednym, to chyba powiedział, że stoisz w rozkroku. Też tak stoisz w rozkroku, bo jesteś jedną nogą zanurzony w branży reklamowej, drugą nogą zanurzony w branży artystycznej. Czy to na przykład sprawia, że branża artystyczna, czy jakieś światło artystyczne patrzą na ciebie trochę z przymrużeniem oka? Masz takie poczucie? Może nie wiem, bo ja nie wychodzę na mycie. Wiesz, bo ja na przykład piję dlatego, że ty często powtarzasz, że nie mógłbyś mieć... Ja, poważnie, no. Nie wychodzę ani na imprezy branży reklamowej, ani na imprezy świata artystycznego. To gdzie chodzisz? Do domu. Albo do pracy. Nie, no poważnie. Nie, no poważnie. Ostatnio mieliśmy taki plan z Magą, że się przemożemy i raz się pojawiliśmy. Już miałem przygodę. No nie, no ale wiesz, ja też piję do tego, że... No bo masz taką tendencję, mówisz, że nie mógłbyś być na przykład takim artystą, który jeździ na stypendia i siedzi na tych stypendiach i pije. Ja mam wrażenie, że to są takie bardzo subtelne, albo wręcz może zupełnie niesubtelne szpiteczki wbijane w środowisko artystyczne. I tych wszystkich ludzi, którzy być może nie robią najciekawszych rzeczy, ale znaleźli jakąś taką łukę w systemie, która pozwala sobie jeździć na bardzo wygodne stypendia. Się należą ludziom, którzy się lenią. Lenią się? Tak, no jak ktoś robi jedną pracę przez jeden rok na stypendium, to chyba się lenią.
A ty się kiedykolwiek leniłeś? Przez pół życia. Przez pół życia? Ale po studiach też się leniłeś? Nie. Już od studiów się już naleniłem. No. Bo ja piję, wiesz, dlaczego teraz znowu piję? No, sam, nie mogę się lenić. Bo piję dlatego, że ja mam wrażenie, że ty też jesteś taką osobą, która ma... Ja mam, może ty też masz, nasze pokolenie być może ma. Pretensje do naszych rodziców, że oni nas nie przygotowali na to, jak wygląda rynek pracy. Nikt mi nie mówił, że jaki rynek pracy jest okrutny i straszny. Skąd oni mieli to powiedzieć, że ja sobie wybrałem jakąś bankę pod tytułem branża reklamowa, a oni zajmują się zawodami, które są przydatne do ludzi, służą czemuś. No bo reklama raczej niczemu nie służy. No, reklama służy wydawaniu budżetu pieniędzy. Wiesz, nie powinien tego mówić. Ale powiedziałem. A kiedy ty sobie zdałeś sprawę, że jakby branża reklamowa jest trochę nieunikniona? Bo ja mam na przykład bardzo dużo znajomych, którzy są w podobnej sytuacji jak ty, ale oni raczej piszą, na przykład byli utalentowanymi poetami, krytykami, weszli w branżę reklamową i zgnili tak troszkę wewnątrz. Ty jeszcze nie zgniłeś tak wewnątrz, jak oni. Trzymasz się dzielnie, robisz swoje rzeczy, ale w którym momencie zdałeś sobie sprawę, że nie ma w ogóle innego wyjścia dla ciebie? Już nie mówię, że wyjazd z Krakowa był konieczny, ale że nie ma innego wyjścia jak branża reklamowa. Nie, no zawsze są jakieś wyjścia. Jak kiedyś też wysłałem CV do domu pogrzebowego Stella, ale mi nie odpisali. Ale byłem zainteresowany tą samą pogrzebową. A ty robisz? Chciałem też dostać na Polonię. Ale musiałbym wyjeżdżać do Łodzi w tym jakieś szkolenie, a później piastować stanowisko ucznia, jakiegoś grafologa. A grafologów jest bardzo mało w Polsce. Ale ty robiłeś kiedykolwiek coś innego poza pracą w agencjach? Po studiach, kiedy zobaczyłeś tą czarną dziurę, po studiach odebrałeś dyplom, nawaliłeś się, a później się obudziłeś i dałeś sobie sprawę, że to już jest ten czas. No, na przykład rozmawiałem kiedyś ulotki do rentgena takiego klubu słynnego krakowskiego. I były takie naprawdę interesujące promocje, bo z kuponikiem, kiedy się podeszło do baru, to za pracę 5 zł otrzymywało się 5 wściekłych psów. I byłem w tym skuteczny, bo też piłem te psy. To praca wakacyjna, a to było trochę bardzo poszkodne, a tego próby już nie ma, tego tak już nie ma. A ile wytrzymałeś? No, 2 miesiące tak sobie pracowaliśmy, bardzo ze znajomymi jakoś takie wieczorami się spostawialiśmy i tam każdy miał jakiś rejon miasta. A tym naginęliśmy, no bo my też nie chcieliśmy wyglądać, że nam się korzystają pewne ulotki, wiadomo. Bo to był jest taki marketing szeptany, że nie podchodzi tu byle kogo, to musisz mieć tego selekcjonerowo, tak? Zobaczyć kogoś, kto ma portfel. A później przychodziłeś przez ten straszny okres szukania pracy, kiedy na jednej z rozmów kwalifikacyjnych dwie panie kazały ci znaleźć 3 zastosowania dla spinacza? To była jedna pani. Jedna pani, ale 3 zastosowania. Jedna pani i 3 zadania. 3 zadania. A to na studiach wchodzą na pomysł, żeby pracować w agencji reklamowej. Ale mi nie przyjęli Nie przyjechał na wyobrażanie, zajmowałem się studiowaniem. No to była trudna praca. Ja pojechałem na Erasmusa. To była trudna praca, prawda? Musiałeś dzwonić do innych firm i pytać, czy są zadowolone i czy chcą więcej długopisów. To jest poważna sprawa. Strasznie też psiaczysz na ten Kraków. Jest ten słynny wywiad oczywiście ze słynnym cytatem wyjętym z kontekstu. Ale to wszyscy znają, nie musimy do tego wracać. Ja bardzo lubię Kraków i tak jak ty mówisz brzydko źle o Krakowie, to ja zawsze mówię brzydko źle o Wrocławiu. Dlatego mnie tutaj zapraszają, żebym prowadził spotkania. Są takie klasyczne. Takie klasyczne powroty też, nie? Ale powiedz mi, czy to jest tylko i wyłącznie kwestia tak naprawdę branży reklamowej, czy ty rzeczywiście nie cierpisz, nienawidzisz środowiska artystycznego Krakowa, które jak ten po prostu mistyczny Marcin Świetlicki siedzi w ścieku psie i tak powoli... No może włączyć tę prezentację, którą przygotowałem. Jeśli masz ochotę, to oczywiście, jeśli... No to dla państwa byłoby ciekawe. Pewnie. Są obrazki różne. Proszę cię bardzo. A poradzisz sobie, mam z tym sprzętem? Tak. Tak?
nic tym nie obserwujemy. To jest specjalna prezentacja przygotowana przez naszego gościa w PowerPoincie. Czy ty masz jakieś takie słowo od ojca prowadzącego tej prezentacji? Bo ja nie wiem, co ty tam przygotowałeś. Wszystko napisane. Dobrze, to czekam na prezentację. Ale tam, to ja chciałem mówić, nie wiem, zapomniał tak po prostu. No. No. Mam się, żeby powiedzieć o Krakowie. No pewnie. Super miasto. No przecież nie. No, ale, no wiesz, spędziłem tam 25 lat życia i dużym mościanem. A teraz 25 lat w Warszawie. Nie czekam. Dobrze. Okej. Okay. I o tym jest prezentacja? Albo miały grypy jelitowe. Czy to jest twoja prezentacja? Prezentacja się zaczęła wcześniej, bo dwa slajdy wcześniej. Tak, 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 otóż. To w takim razie puszczajmy. Ja będę patrzył, co się dzieje, czy będę mógł ci zadać jakieś pytanie o to. Chociaż chyba nie ma zamułę. Chyba nie ma zamułę. Państwo się uśmiechają. Ale spotkania obecnie są założone troszkę zamułę. Tak? No. Może Hurgada. Twoja podróż rozpoczyna się na 7 dni, ale Egipt, rozmawiałem dzisiaj o tym z moją dziewczyną, że Egipt jakby już jest passé. Podobnie jak kręcenie filmików na koncertach. Bo Egipt to już jest, to jest ten poziom aktualności, co żartowanie ze skarpetów sandałowych. Ale czy jako pracownik dużej firmy, o tu jest mysz, to jest mysz. Czy jako pracownik dużej firmy, mieszczący się w swoich zarobkach zapewne w górnej części miliardy zarobków ludzi z twojej firmy, możesz powiedzieć, w którym momencie Egipt przestał być passé i co zastąpiło Egipt? Gdzie się teraz jeździ? Gdzie wy jeździcie? Widziałem, że w Nevadzie byłeś. Już daje zdjęcie na Instagramie z Nevady. Czy to był kaktus po prostu w ogrodzie biologicznym, botanicznym? To zdjęcie to było z Włoch, z ogrodu botanicznego. A ostatnio byłem w Egipcie. Poważnie. No, ale byłeś ironicznie w Egipcie? W maju z moją żoną i moim przyjacielem tutaj jechaliśmy do Egiptu, do Hurgady na wakacje. Żeby zobaczyć, o co chodzi z tym nieśmiesznym nam na wakacje w Egipcie. Czy Polacy faktycznie tam się gorzej zachowują? Odpowiedź brzmi nie. Jaka jest odpowiedź? Zachowują się tam wszędzie. Bo tam jest jakaś wielka, tam jest jakieś wielkie porozumienie między tymi dwoma narodami. Może to wynika z tego, że pracownicy egipskich hoteli są bardzo kontaktowi, aż za bardzo. A Polacy lubią rozmawiać z obcokrajowcami w takich warunkach, kiedy oni są wyżej. I nie muszą też znać żadnego języka obcego, bo ci pracownicy znają różne słówkami. A jakie, czy to były w czasie all inclusive? No a jak? All inclusive? Na mnie 5 w Egipcie. I 7 dni, tak? Tylko czy więcej? 7 wystarczyło. Ale czy to była taka zorganizowana grupa, że tam też byli właśnie tacy starsi ludzie w sandałach? Tak, tak, to tak. Czy jakby się z nimi fraternizowaliście? Ale nikt już nie jeździ w żadnych sandałach. Polacy się nie oglądają, którzy jeżdżą na wakacje. To są rozkraśnici mężczyźni z kolorowymi, z wielkimi tatuażami. Wszyscy są strasznie jakby niezadbani, co przedbani. I wystawieni na lotniskach, bardzo wystawieni na lotniskach. To jest dziwne. To nie jest miejsce, gdzie jest super przyjemne, zwłaszcza jak trzeba się dobrze rozbierać i poddawać kontrolom granicznym. Przyznam, że nigdy nie byłem w Egipcie, ale kiedyś byłem w Tunezji z mamą i wszyscy myśleli, że jestem kochankiem mojej mamy. Było to bardzo dziwne. Dobra, lecimy dalej. A mnie się pytali, za ile wypłatów sprzedał moją żonę. To też trudno. Dlaczego objawy grypy jelitowej? Czy cierpialiście na tak zwaną zemstę faraona? Nie. To ale dlaczego zaraz po Egipcie No tak jedziemy stereotypami. Stereotypami? Wodnista biegunka trwająca do nawet 9 dni, zastosowałaś wtedy taką ciekawą zmianę szyku. Do nawet 9 dni. A ja tego nie pisałem. A skąd to wziąłeś? Nie pamiętam. Ja sobie zbieram różne rzeczy. No. Ale jest to. Wymioty, nudności, gorączka. No to świetnie, mamy taki jakby walor edukacyjny w naszym spotkaniu. Dziękuję ci bardzo za to. Proszę. No dobrze, Adam Hoffman.
Jest autorytet sektor. Kim jest Adam Hoffman, to pamiętam. Jest inspektorem PiS-u, schudł bardzo, prawda? Bardzo. No, bardzo dużo pieniędzy. A co on robi teraz? Biznesie, tak jak to? No, tak, no, chciałbym. On ma firmę, ale on się bardzo dobrze posługuje z ankietę PR-ową. I z trzech stronników Hoffman i były naczelni, nie naczelni, były rzecznik prasowy z Stołecznej Policji. Mhm. Pan by się wypowiadał przez lata dobrze w telewizji na sprawach kryminalnych. Pan Janas? Dariusz Janas? Mariusz Sokołowski. Tak? Mariusz. Mariusz, wracaj do domu. No i Hoffman, wydaje mi się, że Hoffman pisze jeśli chodzi o pieniądze. A to jest tak, Hoffman ostatnio się do mnie odezwał z pytaniem, czy mógłby pójść do Marysyna, na którym jest wymieniona jego rodzina. I co on powiedziałeś? Że tak. I zrobiłeś? Czekam na ten ruch. Czekam na ten ruch. Czekasz na przelew? Jeszcze nie podaję numer konta, ale mam prawie moralne dylematy. A czy tak sobie obserwujesz ludzi, którzy... Bo bardzo bym się zapytał, czy da się kupić. Czy da się kupić? Da się, nie? Tak, wpisał. Bardzo dobrze. Czy ty obserwujesz ludzi, którzy cię obserwują? Interesuje cię to, kto cię obserwuje? Na takim Instagramie na przykład? Czasami tak. Znaczy tak sobie przyjeżdżam. I co, niepokoi cię to na przykład, że taki Adam Hoffman... Nie, bardzo mnie to bawi. Bawi cię, tak? To jest po prostu skutek, że zobaczy. To zawsze jest wygląd patrzenia na taki świat przez kartę kiosku ruchu. Mhm. A czy ludzie często piszą do ciebie z dziwnymi prośbami? Na przykład, żebyś coś narysował? Nie. Nie zdarza się raczej. Okej, okay. To lecimy dalej. A Saturnin Sektor to jest jakaś anonimowa osoba? Czy... Prawdopodobnie tak, zaraz się przez przypadek. A to może być na przykład Adam Biela. No bo oni zawsze razem. No dobra. Ojej, przepraszam. O Jezu, jesteśmy... Ojej, wróćmy na początek jeszcze raz. Jak można było tak zrobić? Ale dużo ilustracji. Rolką wypiąć. Nie mogę wrócić. Rolką. Chciałem powiedzieć, że na co dzień pracuję na Macu, ale to nieprawda. O, znamy tego pana. To już jest związek dosyć prosty. Adam Hoffman, Silvio Berlusconi. Ale taki bardzo, bardzo upalony, bym powiedział, Silvio. Czy masz jakieś specjalne uczucia wobec... Aktualne zdjęcia. Aktualne? Tak, facet pod 90. Chciałbyś być na starość Berlusconi? Nie. Widziałeś dokument o Berlusconim na Netflixie, cudowna scena. Ten człowiek ma generalnie mentalność dosyć małą. Na przykład ma gigantyczną kolekcję obrazów, którą trzyma w swojej piwnicy i nikomu nie pokazuje. Ma takie dosyć wiśniackie ścianie, na przykład powieszone Rembrandty, tylko po to, żeby je mieć. Fajnie byłoby mieć, wiesz, piwnicę Rembrandta, nie? Na starość. No chyba nie, bo tak piwnice to fajnie piwnice na Austriacy. No lepiej chorego, więc słyszałem, że ty się w ogóle wymieniasz ze znajomymi sztuką i nazywacie się tymi kolekcjonerami sztuki. Ej, kupiliśmy też kilka razy bez tak? Ale jak za to? Za pieniądze? Tak. Ale jak to jest jakieś takie środowisko... Środowisko artystyczne. Środowisko artystyczne. Ale czy jednak uczestniczysz? Mówisz, że nie uczestniczysz. No, czyli uczestniczysz o tyle, jak ma to dla ciebie jakiś materialny wymiar, na przykład wymiana... No, wiadomo. No, masz tak, jak to Berlusconi niewątpliwość, no. Tak, to jest taki pan, który znalazłem kiedyś i uważam, że to jest najśmieszniejsza rzecz, jak powiedziałem. DHL czy Brian Adams? Ta promocja, ten konkurs. Wartość nagrody. No, ale to jest na swój sposób genialne. Na pewno po prostu im się koncert nie sprzedał. Chociaż Brian Adams jest przecież kochany w Polsce. Czy to mama słuchała Briana Adamsa? Nie. Nie? Czego słuchała twoja mama? No chyba niczego. Nie słuchała tu? Nie, moja mama nie jest jakaś zainteresowana muzyką. A nie, przepraszam bardzo. Ostatnio nastąpiły zmiany i widziałem na niej płytę, płytę muzyczną w wokalistki LP. Taka jest. Super. Mam. Super. Ja myślałem, że wszystkie mamy słuchają trójki.
Jakoś tak moja mama zawsze słuchała Trójki. Nie, nie, że wszystkie ja słuchałem Trójki. Słuchałeś Trójki? Tak. Wychowany na Trójce. Tak. Lecimy dalej, bo tego jest dużo. Nie wiem, kto to jest. To ja. To ja nie wiem. To jesteś ty? No przystojnie z ciebie. A czy to jest jakiś twój osobisty pies? Tak. Czy możesz nam coś? Czy jest to rasowy pies? No na pewno jakiś rasowy. To jest kudelek ze schroniska krakowskiego. Mieszanka pewniczyka z czymś. Prawdopodobnie jest wilczurem, bo ma ciało pewniczyka, ale złożony pys. Ma już same minusy pewniczyka, ale też plusy. I zadziała też wilczura. Zgadłem. Bo ty w ogóle, czy to jesteś wegetarianinem albo weganinem? No, wegetarianinem, ale tak. Bo zrobiłeś też taki komiks, prawda? Do fundacji, och, teraz wyleciało mi z głowy, ale... Było dla restauracji Vegan Ramen Shop. Właśnie. Moja koleżanka i oni... Umówiliśmy się, że cała sprzedaż z zinów pójdzie na fundację Plaskaty Azyl. Czy fundację tych klimatycznych ludzi, którzy adoptują pieski. Plaskaty mi działamy, takie warsztatne Chloe Agera, chyba jeszcze bardziej plaskaty. Ile się tego ukazało? Jakby to można jeszcze gdzieś dostać, czy...? Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem, ile się ukazało. Myślę, że to było stu. Okej. A tego, czy to wam jest 40, to nie wiem. Okej. Dobra, to lecimy dalej. Ja nie wiem, czy możemy pokazywać takie rzeczy przed 21. A to jest... Kawał historii, to jest Benito Mussolini powieszony z żoną. Mussolini, drugi od dalej, obok niego żona. Tak, tam są jeszcze, tam było jeszcze. Tak, są tymi darze. To było mi powieszenie na jednym stacji na Giełani, żeby mu się cieszyć, czy zrobili, że tak naprawdę kochali. Czy w tobie też ta scena budziła zawsze jakąś taką niesamowitą grozę? Czy... No bo to jest bardzo mocny obrazek, to jest jakiś taki w ogóle jeden z najbardziej ikonicznych obrazków z lat XX wieku. Ale od początku miałeś wobec niego jakieś takie, nie wiem, niejasne uczucia? Czy ja miałam obsesję na to, że podobało mi się do tego obrazku i tego, co robili faszyści i naziści. I cały czas czytam o literaturę obrazową i na tym ostatnio to zaszło za daleko, bo pewne obrazy już wybierały tak totalnie rzeczywistość. Muszę się z tego wycofać, czytając na przykład jakieś takie książki. Ciebie wrócę, bo na Dworcu Wschodnim zapomniałem wziąć powrót czegokolwiek do czytania, ale było się zastanawiając co wziąć. Więc nie wziąłem nic i chciałem wyrąc kurczę jakąś książkę, bo przypomniało mi się, że kiedyś było jakieś rzeczy wystarczalne, ale były tam tylko dzisiaj kryminały i jakieś takie kryminowane powieści. Ale twoja obsesja ogranicza się, powiedzmy, do jakiejś ikonografii, czy też ma jakiś taki bardziej historyczny charakter? Czytasz? Czytałeś dużo? Cały czas czytam i zazwyczaj były relacje świadków albo ofiarów Holokaustu. Już nigdy rodzin. Teraz widzę jakby z drugiej strony barykady i są to historie tych zbrodniarzy. Masz jest taka wspaniała książka, wyszła w czarnym ostatnio, o ofiarze trzemińskim, którą lekarze na SS. Po niemieckim Polakiem i autorka tej książki jest wnuczką tego pana. Znaczy nie wnuczką, tylko był jej wujem, bratem dziadka, który mi nie wyznała. To jest właśnie bardzo charakterowa książka. Bardzo. Ale masz też jakieś... Bardzo ważna książka, mam pewnie wstrząsnęła. Masz jakieś rodzinne historie związane z drugą wojną? Dziadek walczył albo coś ze strony, czy to jest jakby zupełnie obce doświadczenie w tej rodzinie? Jeden dziadek od strony mamy w dzieckie, bo chyba mieszkam na wsi. Z tego co pamiętam, z tego taki ciekawostek to, że był jakiś tam spoko niemiecki przynosił cukier, ale z drugiej strony jego siostrę zabito. Jak gdzieś przebiegała, by się nie zatrzymała na jakiejś kontroli, zastrzelono ją, a drugi dziadek był na robotach przymusowych w Niemczech. Ale nauczył się perfekcyjnie niemieckiego, ale później świadomie go zapomniał. Nigdy ze mną nie rozmawiał. Ale ty jesteś rodzinnie z Galicji? Jestem ciemną mieszanką. Bo
z jednej strony są to góry, okolice Rabki, a z drugiej strony okolice Biegunaja. Widzisz, jak można od Solinia wydać? Słucham? Widzisz, jak można ładnie od Solinia wyjść? Idziemy dalej. Fiordy. No to tak wiesz, ale na granicy podcastu. Jak my ci tędy? Ale to nie jest zdjęcie, które... Nie widziałem, nie widziałem. Tam. Do planu już w ogóle nie ma wycieczek. Nie ma wycieczek. Bezpieczeństwa. A czy ty jak jedziesz na taką wycieczkę all inclusive z przyjaciółmi i tam sobie też zwiedzacie, podejrzewam coś, może niekoniecznie piramidy, to czy ty na przykład robisz zdjęcia telefonem? Czy na przykład masz jakiś specjalny hipsterski aparat, czy też może wykonujesz rysunki jak Lord Byron w Grecji? Wszystko. Wszystko? Znaczy tak, telefonem nie umiem wziąć, bo mam fatalny telefon. Robiliśmy aparaty właśnie, może robiliśmy aparaty. Robiliśmy zdjęcia aparatami właśnie takimi plastikowymi, analogowymi i też sobie dziennik podróży, cały czas całą korespondencją też tam się działo. Planuję, znaczy od maja to skanuję, ale to też nie mam cierpliwości, bo to jest bardzo dużo, może też kiedyś ukaże gdzieś. Ale to może będziesz robił takie prezentacje ze slajdami z tej wakacji. To jest uważam bardzo doceniona forma kontaktu międzyludzkiego. Podobnie jak czy zdarza ci się wysłać kartki. Ale na tych wakacjach nie byłem sam. Sam? Nie byłem sam. No wiem, wiesz. To źle? No nie, bo musiałbym odkrywać myśl na siebie. No tak. No dobrze, moją piramidę nie widziałeś, to idziemy dalej. To jest zdjęcie do spotkania. Z Mikołajem Grabowskim. Mikołaj Grabowski patrzy na siebie bardzo podejrzliwie. Był dyrektor teatru Starego. To znaczy, to było w Teatrze Starym. Który to jest rok? 2018. Dlaczego 13? A nie, jakiś taki szczupły jesteś. Nie nic. Idźmy dalej. Optymizm, właśnie. To jest hasło, które będziemy się trzymać. Optymizm. Mina, taka budowa postępowania. Mina. Mina? Czy tak, mina i odmiarowe dziwne miny. Czy żywisz obecnie jakieś szczególne uczucia? Tak? Wspomniałeś na to. To bardzo dziwne. To kujowo. Przypomina troszkę Dalila, tak? Troszkę Dalila, troszkę Dalila. Starasz się, ale ty masz, ja już wiem, ty masz słabość do blondynek. Wiesz, jak wracasz do domu, do pięknej żony, czy też do American Food? No, może niektórzy tak spędzają, by mi się jeszcze nie doszło. Idźmy dalej, bo zrobiło się niezręcznie. Czy ty doceniasz? Nie, przeanalizujmy to, nie śmieszkujmy, bo to jest poważna sprawa. Czy z punktu widzenia marketingowego reakcja firmy Murliny jest dobra? Nie. Nie? Nie, nie wiem, że na ten temat odpowiada, bo gdybym miał reklamować firmę Murliny, ja sam poprzednio do łazienki w procesie powiesił, bo przekroczyłem już ostatnią granicę. No. Ale to nie jest na przykład rzecz, którą ty się zajmujesz w pracy, bo mówiłeś... Nie, że... nie jestem mówiony. Jesteś copywriterem. Okej, okay, bo też wspomniałeś jakiś wywiadzie, że Facebook jest dla ciebie w znacznej mierze narzędziem pracy. I do czego ci tak naprawdę służy? Co robisz, co obserwujesz, jak pracujesz na Facebooku, jak to wygląda? Czy to jest tylko takie...
Nie pracujesz na Facebooku. Nie, no pracuję na Facebooku, ale nie mam na swojej pracy dużo mówić. No dobrze. Klauzula poufności. Idziemy dalej. Co tutaj się dzieje? To jest obraz Karoliny Jabłońskiej z grupy Potencja. To jest bardzo, bardzo, bardzo znana polska malarka. Warto sobie ją czekać. Karolina Jabłońska. Chciałbym mieć jej obraz. Z Warszawy. Czy to nas kierowała? Skarbowa. Karolina Polska. Mhm. Natomiast oni są potencjalni. Czemu ona jeszcze nie wyjechała? Bo mi się nam podoba. Bo oni widzą ten potencjał, że są grupą artystyczną z Krakowa. Oni są bardzo ironiczni. Są takie śmieszne. Jeszcze między sobą się parzą. Parzą się? Tak, to jest taka grupa skrzętowe rozdarzenia. Podrażające. Związki, klasowne wystawy, wernisaże, oferty. No. No bo ty miałeś w zeszłym roku wystawę, zresztą na której byłem, w 2019 roku wyprowadzę się do Warszawy. Na której byłeś? W Krakowie czy w Warszawie? W Krakowie byłem. A ja nie byłem. Nie byłeś na wystawie w Krakowie swojej? Nie, no byłem w Warszawie. To skąd wiesz, że oni tam zrobili wszystko tak, jak byli zrobili? Byłem na tydzień wcześniej. Aha. Czy ty też masz taki odruch, że masz na przykład takich przyjaciół zdolnych w Krakowie i ty ich na przykład przekonujesz do tego, żeby oni się wyprowadzili? Nie. Nie? Bo mój znajomy jeszcze nie pozostał. Z tym się wyjazdam. Jakby ci wszyscy moi ulubieni ludzie wyjechali z Krakowa. Taka jest prawda. Została Karolina. Jaka Karolina? Nie Karolina. Karolina Japońska. Karolina Japońska jest dużo młodsza ode mnie. Ona jakby jest nowe pokolenie. Aha. Skoda na grafice, ona na malarstwie. Ludzie są bardzo światem. Oni, studenci, tak naprawdę na SP gwiazdy się mieszają. Jeśli chodzi, nie ma czegoś takiego wymiana między wydziałami. Przynajmniej to powie tak, bo jakby z graficy zawsze z grafikami, ale że z malarzami, rzeźbiarze z alkoholem. No i tak dalej. A jak ty w ogóle wspominasz pobyt na Akademii? To był dla ciebie jakiś bardzo ciężki czas, czy raczej czas swobody i twórczych poszukiwań? Ja przez tym studiów się nie zajmowałem studiami, bo byłem zaangażowany w takie projekty, które mnie bardziej angażowały niż rysowanie modeli, malowanie martwych na to. To wynikało też z tego, że ja byłem po świeżo po prostu na przestrzeni, ale robiłem to samo, co kazałem się na to robić, więc to było takie nużące, że skończył mi ciągle też będzie postaw, czułem się jakieś fotografii czy technictwa i jakby to umaganie znowu ode mnie samo. I to zrobiło pewien bunt i zajmowałem się wydawaniem internetowego magazynu, albo robiłem też targi komiksu alternatywnego w różnych miejscach w Krakowie i w Polsce. I dostałem to też stypendium od Jacka Majewskiego. Profesora? Tak, profesora wielkiego prezydenta jako jedyny syn ciągle. Ale też pamiętam, jakimś wywiadzie wspomniałeś o tym, że ta kreska twoja bardzo, bardzo charakterystyczna, teraz jej tutaj nie widzimy, bo widzimy obraz Karoliny Jabłońskiej. Katarzyny czy Karoliny, przepraszam? Karoliny Jabłońskiej. Ale twoja kreska się trochę narodziła ze sprzeciwu przeciwko temu, co robiłeś na Akademii. Z jednej strony jest tak, kreska rodząca się ze sprzeciwu, ale jednocześnie chyba masz też poczucie, które bardzo, bardzo doceniasz, bo o nim wspominałeś, że masz jednak te podstawy techniczne, prawda? Że jakby nie jesteś amatorem, jakby jesteś profesjonalistą, to jest coś, co ci dało. Mam dyplom. Jesteś artystą malarzem? Czy nie, jestem magistrem grafiki, sztuki. Ostatnio zapojrzałem w pana badania lekarskie. Pani się mnie zapytała, lekarka, jaki mam wyuczony zawód, tam tytuł, powiedziałem, że magister sztuki, nie wyśmiało. Po prostu płatnęła śmiech, a ja też. Idźmy dalej. To też jesteś ty. Tak. To jest, są to dwa psy. To bardzo ważne zdjęcie, ponieważ ten pies, jak właśnie przyjmie, to jest mój Bulgarian, a ten obok to jest Bella. To jest suczka, też znaleziona gdzieś po granicy, się miała 30 kreszczyn, bo znaleźli i zaadaptował ją kolega z pracy. I jakby to jest grał. To jest za pieski nawet. Niestety nie będą miały dzieci, bo oba pieski są tylko z tego. Czy
Czy to jest jakiś twój... To jest jeden z wielu psów, które Gary lubi. Okej. Okay. Czy to jest jakiś twój zakład pracy, czy jest to też pomieszczenie mieszkalne? Tam widzę z tyłu dużo kartonu po pizzy. Nie wiem, czy państwo widzą tutaj, proszę zobaczyć. Tu zachodzi bardzo niezdrowe odżywianie. Jest to zakład pracy. Praca, prawda? Dobrze. W domu mam dużo ładnie. To nie wymaga komentarza. Tak. To jest twoja dziewczyna? Żona, nie. Nie, to dziewczyna mojego życia. I czy ty ją zapytałeś o jej życie? Tak. To jest bardzo empatyczne. To się nie zdarza, to się nie zdarza. To gada. Ale ma nie ustawę na pewno wszystko. Czy cytując jeden z twoich rysunków, to jest pastrami? Czy też nie? Nie, na pewno nie jest to pastrami. Typuję, że jest to kanapka z serkiem śmietankowym i pomidorem, ale to nie są ręce ani moje, ani matka. To są czyjeś ręce? Tak, to są czyjeś ręce. A mi to. Piękne. Czy jest to... jest to smakowite i zdrowe? Banany, dużo potasu, wiadomo. Czy to jest twoje dzieło? Nie, ale... kilka razy mi się to zdarzyło, że na spotkaniach klientów było coś tam na miarę tej rzeźby. Długie filmy, naprawdę. Ale czy kiedykolwiek zdarzyło ci się rzeźbić w owocach? Jeszcze nie. Ale czy marzysz o tym, żeby rzeźbić w owocach? Chciałbyś rzeźbić w owocach? Wolałbym rzeźbić w chlebie. W chlebie? No to co? A taki wymagany, tak? Ale taki bez glutenu. A nie wiem, czy można rzeźbić w chlebie bez glutenu. Być może gluten to podstawa zdrowej rzeźby. Tu mamy stopkratkę z serialu. W labiryncie. Pierwsza poza grę nowela. No. To jest czarny charakter z tego serialu. Renata. On grała... Trzeba nie stawić. Pani nazywa się Chodakowska, ale ma na imię Anna. Ewa Chodakowska. Aktorka Ewa Chodakowska. Ona przez to przeciekała takie czarne, mocne charaktery. A prywatnie jest zagłoszoną działaczką społeczną, ale też jestem przy nią partii rządzącej. A czy ty oglądałeś w labiryncie na bieżąco? Na bieżąco nie, bo wtedy miałem chyba rok. Mhm. Albo dwa lata, ale oglądałem to kilka lat po rządzie. Telewizja Polska w wakacje miała taką tradycję co roku wakacje, żeby powtarzać wszystkie odcinki. A jako, że po wakacje siedziałem w domu, to oglądałem. Obejrzałeś całe? Tak, kilka razy i parę lat temu ktoś wrzucił na YouTube wszystkie odcinki. I też tego obejrzałem dwa razy. Raz sam, raz jeszcze już nie mam. Ale czy ty siebie jakoś, no bo to jest początek lat 90, prawda? Czy ty siebie i swoje wspomnienia jakoś odnajdywałeś w tym serialu? Rzeczy, które były dla ciebie rozpoznawalne? W sensie wiesz, nie mówię smaków czy produktów, ale w ogóle jakiejś takiej atmosfery lat 90. Tak, ale bez przesady, bo jednak ta akcja tego serialu działa się troszeczkę wcześniej niż wtedy, kiedy dojrzewałem. Bo troszeczkę jest przełożeniem oka i oglądałem się też z ciekawości, żeby zobaczyć, jak to wyglądało kilka lat wcześniej. A przede wszystkim z ciekawości takiej, że była to kolorowa produkcja, która pokazywała tych Polaków na wyższej stopie życiowej, bo ta akcja działa się wśród laborantów, lekarzy, stewardesa. No i te luksusowe mieszkania, czyli te mieszkania, bo na końcu to jest pokazywane w sobie na Polskiej. Dzisiaj to były mieszkania w wieżowcach. Takie, które dzisiaj jakby są tymi mieszkaniami, które starzy się ludzi w ogłoszeniach. A jakie dzieło tak zwanej kultury i to szeroko pojęte, wiesz, od tak zwanej najniższej po wysoką, co czymkolwiek ona miała być? Twoim zdaniem najlepiej oddaje ducha lat 90. Bo jeżeli na przykład chodzi o warszawskość, to jest coś takiego, też o tym mówiłeś w jakimś wywiadzie, że
jakaś nasza wizja Warszawy była na przykład budowana przez seriale typu Magda M, prawda? Że w pewnym momencie wszyscy myśleliśmy, że... Albo na wspólnej. Albo na wspólnej. Tymczasem jest jakieś dzieło kultury, które twoim zdaniem oddaje tego ducha lat 90. W Polsce w pełni. Tak, jest to film Girl Guide z Pawłem Pugliszem, Renatą Gabrielę z Motorem Głównym. Albo Mocne Graffiti z Markiem Konradem i Kasią Kowalską. Kasia Kowalska nam będzie krew z nosa, bo gra narkomankę, która jest córką policjanta. A Paweł Pugliszem jest alkoholikiem, intelektualistą, tłumaczem z języka angielskiego. Nie, akcja Zwolszewskiego Balkonu przynosi się do Zakopanego, to jest szczytem. Tam jest jeszcze jakaś amerykańska enigma, tam jest są pole jakieś Amerykanie, które mają maszynę, tam trzeba rozbić kod, no i Paweł Pugliszem jako anglista się głowi tam wpisuje. Finalnie napisał dupa, czyli as, i to się jego udało. No. Ale czy to jest film, do którego często wracasz? Nie. Nie? Okej. Okay. Ale chętnie bym wrócił. Najlepiej do jakiejś zremasterowanej wersji. To jest też zresztą rzecz, która ostatnio często ma miejsce. No, typowy dzień w warszawskim Mordorze, prawda? A ja nie pracuję w Mordorze. Ale jak ci pracowałem? Tak? No, ja pracuję w Mordorze. No, ale na przetanki przed. Ale pracowałeś kiedykolwiek na tym słynnym Mordorze? Nie. Na Domaniewskiej? Okej. Tutaj chyba też będę cię prosił o jakieś figurki. Czy to są figurki? Tak, to są bardzo drogie figurki kolekcjonerskie i one przedstawiają. Ta pani to jest Pamela Walkis, która była taką matkę Jasona Walkisa, która jest obok niej. Ten Jason był sobie wierzył i później przetransportował się właśnie w tę postać. Pasjonująca. Czy to jest właśnie... To właśnie Jason. Mm-hmm. Ona jeszcze nie wie, co się wydarzy. Tak, to jest finale filmu. Mm-hmm. To jest troszkę... Tak, to jest zastan, że wszyscy że przeżyła jedna, a jeżeli żona się wróciła, no i już była jakaś taka elektromusyka. To mogłeś ostrzec, że będą spoilery. Może ktoś akurat był na woli się wieczorem obejrzeć ten film i zepsułeś komuś wieczór. O tak, to jest wspaniały duet Grzegorz Markowski. Mieszkałem kiedyś w tym samym mieście, to Grzegorz Markowski w Józefowie. Proszę sobie wyobrazić, że Józef. Grzegorz Markowski nagminnie parkował przed apteką na miejscu dla niepełnosprawnych swoim mini Cooperem. Czy to jest jego córka Patrycja Markowska? Tak, a wiesz, że Grzegorz Markowski ma brata księdza? Naprawdę? Nie wiedziałem. Człowiek uczy się przez całe życie. Czy ty żyjesz? Oni znowu wrócili chyba z jakimś plejcikiem. Mhm. Kiedyś widzieliśmy ich znowu na lotnisku, jak przyjechali na samolot. Tak przechadzali się i tak krzyczeli sobie, że są gwiazdami. Ona była prosto wstępnią w mączą i okolę przeciwsłonecznym. Niesamowite doświadczenie. No. Uważam sobie. To będą lecieli. Masz jakiś duży sentyment do Patrycji Markowskiej? Nie, ale Grzegorz Markowski mam. Ogromny. Ojciec słuchał kasety Perfekt koncertowo. Biletami. Znam też na piosenkę. Na pamięć. Czyli w przeciwieństwie do mamy, wiesz czego słuchał twój tato? Tak. Grzegorza Markowskiego. Między innymi. Lubi też jakieś świetlinistę. A to jest klasyczny przykład tak zwanego humoru zeszytów szkolnych, prawda? Zastęp Szczepana Sobieskiego. To jest Franek. Jeden z bohaterów pasków komiksowych w takiej gazetce właśnie Dobry Humor. To w 3 miesiąca. Takie gazetki składane łotki tak naprawdę. Za 90 groszy, za 50 groszy. To było w półce. A czy to też jest coś, na czym ty wyrastałeś? Na tym nasiąkałem, zwłaszcza tym Panem Franem. Dlatego Panem Franem był patosemą, jest zawsze to pozwolenie, które początkowałem. Tak? Interesowało mnie dziś społecznie. Ja bardzo dobrze pamiętam tą kreskę, pamiętam to, o czym mówisz. Równie dobrze pamiętam ale też... Ale się rozumiem w Dorzaku. W ogóle, bo ja nie znam. Kreskę Szczepana Sobieskiego. No, wydaje mi się, że jest jakieś jedno standardy rysunków. I ta kreska jest taka dosyć brzydka. Zwłaszcza jak Hanem jest jak najsłabszy. Nie tak dobrze jak kiedyś. Ale czy byli
byli tacy rysownicy ci z bardziej klasycznych, którzy już istnieli znacznie wcześniej niż lata 90, czy na przykład Mleczko czy Sapka, którzy cię odrzucali od początku, albo wręcz przeciwnie, było w nich dla ciebie coś pociągającego? Nie no, Mleczko nie śmieszne, no dlatego było coś śmieszne Mleczko. Sapka tak, miał Sapka zawsze chce było polityce. A bardziej myślę, że bardziej odmienny. Bardzo lubię dyskusjonowanie na tym rozwoju takim pożyczonego, osiedlowe i mieszkałem. Bo te rysunki zawsze bardzo mi się podobały. Ale wśród tych rysowników na przykład była jakaś taka kreska, która cię fascynowała? Kreska sama, nawet nie humor, ale stricte pod względem technicznym wydawało ci się coś pociągającego? Nie. Nie? Nie pamiętam, nie, więc jeśli o to pytasz, to mam przed oczami taką książkę, a to była jakby skarbnica bajek, gdzie to były takie totalnie klasyczne ilustracje robione akwarialnie. To mnie bardziej pociągało niż... To później wjechało, to jak już poszedłem do Podstawówki, to jest cykl Uniwersytetu z Połowicy, z terenem wśród zwierząt, gdzie ma Kumba, bo były jego drugą piosenkę, ale jest mniejsza kaseta. A kiedy Mleczko przestał bawić? Zaczęło się śmieszkowanie. Kiedy Mleczko cię przestał bawić? Czy na lecie jeszcze bawi? No nie, myślę, że na etapie podstawy. No to szybko rosło. Tak, bo Mleczko zawsze jest strasznie sproszny. A chłopcy nie zawsze są sproszni. Od początku. Cieszę się, że zaczęliśmy ten temat, tylko wywołałeś, bo to też są rzeczy, o sobie, których zaskakująco mało mówiłeś. Tim Papel, ojciec Jamesa. Tak, proszę zwrócić uwagę na Happy Set. Tak. Znamy taki zespół. Cieszę się, że nie musiałem tego powiedzieć. Słuchałeś kiedykolwiek na serii Happy Set? Nie. Ja słuchałem pierwszej płyty też. Bardzo zespół. O! Czy tutaj nie powinno być smacznej kawusi miłego dziadka życia? Tak skromnie. Czy to już jest po prostu koniec? Siesta niedzielna jest. Tak, siesta niedzielna, czy po południu? Jakoś tam. To jest deszcz cisny. Piękny, poetycki. To tutaj widzę twojego poetyckiego ducha. Czemu cisna? Bo deszcz cisny to jest ten do tego najlepszą własną piosenką. Ale to też... Chciałbym przeżyć też wcisnąć, żeby sobie puścić tą posłankę. Ale to też nie jest zdjęcie, którego jesteś autorem. No nie, to nie mam Bieszczadach. Wszystko przed tobą. O! No i to jest prawdziwe spotkanie o wszystko. Epigranowa, Wrocław. No. A my siedzimy w podziemiu. Tak. Ale widzisz, jakbyś przeczytał takie moje fotografizje, to kto wie, gdzie byś teraz był? Może byłbyś na górze. To jest wieżba opocząca. Piękna. To jest jakby najbardziej najwisowe drzewo. Lewicowe? Najwisowe. A gdzie to drzewo stoi? Wszędzie. Wszędzie? Ale to pewne. To nie wiem. Też myślę, że... Z wyjątkiem tych z moim psem. Gdyby był Filipem Springerem, mógłby zwrócić uwagę na tą niezbyt korzystną elewację. To okay, chętnie bym był Filipa Springera. Tak? No. Idźmy dalej, bo to się wygląda. A tutaj zobacz, że tu widać kawałek choinki. To też jest takie polskie drzewko, prawda? Tak. To jest Iwona Bielska w filmie Wilczyca. To jest żona tego pana z tego teatru, Mikołaja Gabowskiego. Czy ty masz jakąś szczególną... Pan to aktorka jest świetną polską aktorką romantyczną i teraz widziałem, że zagrała u Patryka Wajki jako Krystyna Pawłowicz. Już 6 września premiera, szukujesz się? Nie. Nie? Nie pójdziesz? Nie, ciężko mi jest pójść do kina, dlatego, bo wtedy czuję, że to jest z mojej strony nieetyczne, że ja siedzę w takim zamkniętym pomieszczeniu, oglądam film, a ja jestem gdzieś tam w domu. Dlatego mamy szukniki i oglądam filmy na projektorze.
warto było ujechać z tego Krakowa. Czy ty masz jakąś szczególną słabość do horrorów, zwłaszcza takiej klasy C? Tak. Ale oglądasz je na serio? Już nie, już nie. Już ale że to sobie obejrzeć. Tak, wyeksplorowałem się na ten temat. Kiedyś widziałem taki film Martyrs, z taki francuski horror, tam ciekawostka, bo młodego chłopca grał młodek Senegal. A on cię wykończył. I w tym filmie obcierają dziewczyny ze skóry. Na żywca, na żyje. Bo dlatego, bo to jest jakaś sekta bogatych ludzi, którzy po prostu chcieli zobaczyć oczy prawdziwej męczennicy. No brzmi jak super zabawa. Dostałem właśnie informację reżyserki, że musimy powoli kończyć, ale to już tylko koniec slajdów. Czy jest niepamiętne? To jest ostatni slajd. To jest tak zwane drugie śniadanie na Mordorze. Czy nie? Chyba nie. Ale czy to... Nie, tak szczerze. No? Myślę, że w agencjach w ogóle w korporacjach bardziej pali się marihuanę niż zdarzyło się tylko wydające. Myślę, że to nie też czas połowa, czyli kokainy góry popsu. Jeśli były, czyli ja nigdy nie oświadczyłem, to były w agencjach, kiedy agencje powstawały, kiedy były największe budżety, kiedy te agencje służyły jako posłowie pamięci, wcześniej nie było, to wcześniej była najdalej. Ja cię w ogóle ze stroną żywiołowej chciałem ciągnąć. Ale po prostu wiem, po prostu uważam, że nawet te ekstazy są mega estetyczne. Dobrze. To jest jeszcze moment, kiedy możemy zakończyć nasze podświetlki i oddać Państwu głos. Więc jeżeli są jakieś pytania na sali do artysty, do znanego satyryka instagramowego, to bardzo proszę, a jesteśmy ograniczeni troszkę czasowo, bo mamy jeszcze kolejne spotkanie. Czy nie, proszę nie pytać. Proszę? Czy nie bez pytań? No. Nie, bardzo proszę, śmiało. No i elegancko. Czy ja się charakteryzuję z tym, co pokazałem? Tak. I nie, musimy ale dużo sztabia z tymi kawałkami, tak? I to jest jakby pana charakteryzacja, jakby on się nie scharakteryzował na to. Znaczy ciężko mi jest się charakteryzować, bo jest to moja ręka, a w tej prezentacji pokazałem rzeczy, które jakby istnieją w świadomości mojej, moich znajomych i środowiska, które znam. Tak samo jak deszcz wcisnie, tak samo jak narkotyki. Narkotyki istnieją. Tak samo jak deszcz wcisnie. To jest też, jeszcze mamy chwilkę czasu, ale ja bym chciał ci jeszcze zadać jedno pytanie. Czy ty masz, albo miewasz czasem poczucie przesytu ironią? Że nie potrafimy się już bez ironii tak naprawdę na serio porozumieć? Ty czasem robisz takie, zresztą nasze dzisiejsze spotkanie jest pod takim bardzo wzruszającym hasłem, ale tak naprawdę ty właśnie bardzo często nie stosujesz ironii. Czy to jest świadomie wynika z tego, że masz też przesyt ironią, sarkazmem i cynizmem? Nie śmieszą mnie memy. Tak mam przesyt ironią. Czy uważam, że już idziemy za daleko? Ja też jestem fanem tego, że też się dodało. Bardzo proszę, to może jeszcze ostatnie pytanie. Jeżeli ktoś ma, a jeżeli nie ma, to ty jeszcze tutaj zostaniesz, pokręcisz się, więc można cię zaczepić, wziąć autograf, prawda? Jeszcze zostanie, narysujesz coś, gołą babę albo faceta. To dziękuję Państwu bardzo. To jest ostatnie. Bolesław Chromry, Bartosz Sadulski, dziękuję bardzo. To tak, informacje organizacyjne. Pan Bolesław będzie przyjmował w sali Lowo, za moimi plecami, a po krótkiej przerwie techniczno-organizacyjnej zapraszam Państwa na rumuński performance słowno-muzyczno-eksperymentalny. Widzieliśmy kawałek próby, zostać na pewno warto. Dziękuję i zapraszam do nas jeszcze.